Drodzy Państwo, ze mną Kamila Hinz, menedżer Gym Factory. Piła Kamila, kolejny turniej squasha, co oczywiście bardzo uczestników cieszy. Są ludzie spoza Piły, to też na pewno dodaje wartości temu turniejowi. QXM, fotowoltaika, tak nazywa się dzisiejsze granie. Opowiadaj, kto przyjechał, kto rywalizuje. Tak, witam Ciebie serdecznie. Standardowo możemy liczyć na naszych przyjaciół z Trzcianki. No i Bydgoszcz, tutaj też goście są z Bydgoszczy, także zrobiło się wielkomiejsko. Cieszymy się bardzo, myślę, że takie turnieje, szczególnie teraz w tym czasie, są potrzebne, żeby troszeczkę gdzieś głową uciec od tych nieprzyjemnych wiadomości ze świata. Jak wiemy, sport i aktywność fizyczna bardzo dobrze działa na nasze umysły, więc takie odmóżdżanie, tak to nazwijmy, myślę, że dzisiaj na pewno wszystkim uczestnikom się przyda. Turniej to jedno, a liga wiadomo, że drugie. Oczywiście rozgrywki ligowe trwają. W dalszym ciągu na pewno można dołączyć do tych rozgrywek, tak samo jak zapisać się do turniejów. Jak najbardziej. Ligę squasha gramy co 2 tygodnie. Można się dopisać w każdym momencie. Zapraszam serdecznie. Poziom tak naprawdę zaawansowania tutaj nie ma znaczenia. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Nikt tutaj nie chce zostać mistrzem świata, więc przede wszystkim chodzi o to, żeby się spotkać, pograć, podszkolić trochę technikę, bo mamy też bardzo dobrych graczy w Pile, od nich można się naprawdę wiele nauczyć, więc też bardziej tutaj chodzi o taką rozrywkę niż o typową ligę. Podczas dzisiejszego turnieju, drodzy Państwo, mocne wsparcie z kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz, dzisiaj tutaj gości w Pile, Michał Ladziński, moim rozmówcą. Michał, fajnie, że przyjeżdżacie, fajnie, że gracie, te dwa kluby się też wymieniają, raz chłopaki z Piły do Was, raz Wy do nas przyjeżdżacie. Opowiadaj w takim razie, weekend wolny, to znalazłeś pewnie trochę czasu. Oczywiście, żeby było fajnie, to powiem, że ja w ogóle pochodzę z Mazur, nie? Mieszkam w tej chwili w Bydgoszczy, tak, jest, zawsze mam okazję do Piły przyjeżdżam, chłopaki z Piły przyjeżdżają do nas, więc przyjaźnimy się, wymieniamy się doświadczeniami, więc jest naprawdę super. Michał, w takim razie powiedz mi, z jakim nastawieniem przyjechałeś? Przyjaźnią, ale grać trzeba, rakieta już widzę w ręce, przygotowany jesteś. Obsada fajna, tak trzeba powiedzieć, że będzie co grać. Tak, dokładnie, jestem przygotowany, mam parę sportowych rachunków do wyrównania, mam nadzieję, mi się uda. Także mam nadzieję, że pogram faktycznie z chłopakami z Piły trochę, nie? Bo tego zawsze jest za mało. Zbyt goście gramy sami ze sobą, a i po to tu przyjeżdżamy, żeby grać z Wami. Drodzy Państwo, ze mną Łukasz Harimoniuk, współorganizator kolejnego turnieju squasha. Łukasz, na pewno bardzo cieszy frekwencja, że przyjeżdżają i chłopaki z Trzcianki, i Bydgoszcz dzisiaj również pojawiła się na turnieju w Pile. Powiedz, jak wygląda ta obsada i kto dzisiaj tutaj rywalizuje? No dokładnie, jak zawsze nie zawiodła Trzcianka, nie zawiodła Bydgoszcz. Przywieźli tam po paru zawodników, udało się zrobić fajny turniej, pełna drabinka, 16 zawodników, więc każdy sobie dzisiaj na pewno fajnie pogra. Powiedz, Łukasz, w takim razie, jak z tym squashem, bo wiemy, że na co dzień spotykasz się z ludźmi, którzy zaczynają grać w squasha, chwytają po rakietę. Czy tych ludzi jest coraz więcej w Pile, tych nowych takich, bo wiadomo, że ci stali zawodnicy, którzy grają w turniejach regularnie, oni są, po prostu są, ale tych, których chcielibyśmy pozyskać, czy oni się pojawiają? No generalnie w dzisiejszych czasach ciężko jest pozyskać jakieś nowe osoby, bo co prawda coś tam się jakieś twarze zmieniają, co cieszy, że są jakieś nowe osoby i mam nadzieję, że to będzie jednak to grono się powiększało tych nowych zawodników. No i co, no i zachęcam do gry w squasha generalnie wszystkich, może ci, co by chcieli spróbować, to zapraszam tutaj do Gym Factory, bo naprawdę przy squaszu, przy godzinie grania można naprawdę nieźle się wypocić i wymęczyć.